Podjęłaś decyzję, wracasz do pracy. Co powinnaś przygotować wcześniej, żeby twój powrót do firmy okazał się sukcesem? O czym powinnaś porozmawiać z szefem, a o czym porozmawiać ze swoim partnerem? Wbrew pozorom, odpowiedź na te pytania wcale nie jest taka trudna. Przed wyruszeniem do pracy po urlopie macierzyńskim trzeba zaplanować, jak będą różne domowe sprawy obsłużone i przez kogo i jak ten podział ról ma wyglądać, ponieważ czujemy się bezpieczniej, podejmując się nowego, czy wchodząc w nowy etap, jeśli mamy go zaplanowany. Natomiast bądźmy dosyć elastyczni i otwarci, bo potem może się troszkę inaczej ułożyć. Po drugie, nie jest dobrze do spraw związanych zwłaszcza z opieką nad dzieckiem i w ogóle do spraw domowych podchodzić jak do takiego projektu służbowego. Tak, bo to projekt taki hiperprecyzyjnie zaplanowany, można w nim wytrzymać jakiś krótki czas. A nasze życie domowe, miejmy nadzieję, ma nieograniczony czas i lepiej jest być dosyć swobodnym i naturalnym w tym. I może się okazać, że te obowiązki jednak sobie przekazujemy w różnym rytmie. I nie musimy się robić kolejnego zebrania, spotkania, słuchaj, to, że co wtorek o 17 plany. Tak, jeszcze raz planujemy. Przygotowujemy dziecko, jeśli już sami dla siebie zaplanujemy, co to będzie, prawda? Mhm. Czyli, że na przykład mogę sobie pozwolić na bycie przez 6 miesięcy z dzieckiem. Z jakichś tam powodów, czy jakby ze względów zawodowych to będzie dla mnie komfortowe, możliwe i tak dalej. W związku z tym na przykład muszę wiedzieć, kto będzie się zajmował moim dzieckiem w momencie, kiedy ja pójdę do tej pracy, niezależnie od tego, czy to będzie 5 czy 8 godzin. Na przykład, tak? Więc to już trzeba ustalić od samego początku. Jeśli szukamy klasycznie niani, to wiadomo, że to jest proces trudny znalezienia dobrej niani i trzeba to dużo wcześniej zacząć. A ja, nie mówiąc już o tym, ile czasu zajmie samo szukanie, to myślę, że moment, w którym ona przyjdzie do naszego dziecka, broń Boże, nie może nastąpić wtedy, kiedy my ruszymy do pracy. Trzeba wydać na to pieniądze jednak, żeby ona przychodziła w pewnym, że tak powiem, na zakładkę, żeby była razem z nami. Ona się musi od nas uczyć, jak my z tym dzieckiem postępujemy, jaki jest ten rytm dnia. My musimy absolutnej pewności nabrać, że to jest odpowiednia osoba. Musimy ją widzieć w kontakcie z tym dzieckiem, bo tylko wtedy będziemy mieć spokój ducha, będąc już w pracy. A potem musimy zostawiać na coraz dłuższy czas. Tak, a potem stopniowo jest nas w domu coraz mniej jakby, prawda? Żeby to nie było dla obu stron dziecka, dla trzech stron właściwie, dziecka, niani i matki, czymś trudnym, tak? Także musi to być stopniowo. Czy jest sens rozmawiać z szefem? Dobrze jest móc sobie zaplanować, czy poprosić o rozmowę z szefem, żeby przede wszystkim z nim ustalić, czy wracamy na dokładnie to samo stanowisko z takimi samymi zadaniami, jakie pełniliśmy parę miesięcy wcześniej przed urlopem macierzyńskim, czy też on planuje jakąś zmianę, ponieważ będzie źle, jeśli będziemy tym zaskoczone. Jeśli będziemy o tym wcześniej poinformowane, możemy się jakoś do tego przymierzyć. A ile wcześniej? No ja myślę, że to nie ma sensu jakoś znacznie wcześniej niż miesiąc przed powrotem. Bo zadzwonić, poprosić o rozmowę. Jeszcze, tak, myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby porozmawiać z szefem. Po pierwsze powiedzieć, że jesteśmy gotowe, że mamy wszystko przygotowane, żeby on też widział, że my jesteśmy, że chcemy, panujemy nad swoimi sprawami, tak, że one nie będą zakłócały jakiegoś naszej sprawności zawodowej, że jesteśmy pełni entuzjazmu i zainteresowane, że dla szefa to jest też ważny sygnał. Warto z perspektywy mamy zaproponować, że zależy jej na tym, żeby zmaksymalizować swoją efektywność, a być może uda się nie przeciągać jej po prostu takiego pobytu w pracy. Czyli de facto chodzi o zaproponowanie konkretnych rozwiązań, takich jak na przykład dla jednej mamy to może być 3/4 etatu, dla innej mamy może to być tylko 8 godzin i zostaje po godzinach na przykład. A dla innej jeszcze na praca w domu. Po pierwsze trzeba o tym rozmawiać, zobaczyć, czy jest jakaś możliwość. Coś zaproponować, bo to zawsze lepiej niż powiedzieć, drogi szefie, mam problem. Tak. Tylko powiedzieć, mam problem, ale mam też rozwiązanie tego problemu. Dokładnie tak. Warto wiedzieć, że nawet w takich ogromnych, dużych korporacjach jest w tej chwili taki trend bycia przyjaznym mamie. Tak. I wiele firm lubi się tym pochwalić, co udało im się zrobić dla matek, że mają specjalne programy, że mają specjalne propozycje, że można, nie wiem,
wymieniać na przykład za szczególne osiągnięcia, dostawać nie premie, tylko dodatkowe dni wolne, co dla wielu matek rzeczywiście jest atrakcyjniejsze. Dobrze. Jest rzeczywiście teraz dużo możliwości i myślę, że nie można ma próbować nic złego, żeby kobieta występowała z inicjatywą, prawda? Wiedząc o tym, że to ma miejsce w innych firmach.